Panie trenerze, można powiedzieć, przed tygodniem kupiliście bilet na pociąg, a dzisiaj do tego pociągu już wsiedliście i daleko zajechaliście. W końcu udało się wygrać tutaj na Limanowskiego. Daleko nie, ale to właśnie było celem, żeby tą naszą twierdzę, która była twierdzą, mega twierdzą w drugiej lidze, bo przegraliśmy tutaj, z tego co pamiętam, tylko dwa spotkania. Jedno dość przypadkowo, drugie, bo nie byliśmy należycie do niego przygotowani, a w innych meczach przeciwnicy nie mogli tutaj zgarnąć całej puli. Teraz tutaj grało nam się bardzo ciężko, ta presja na nas taka wisiała, no nie graliśmy źle, tak, graliśmy dobrze, mieliśmy przewagę w tych meczach, sytuacje nie mogliśmy wygrać. Dzisiaj ta karta się odwróciła, bo uważam, że zagraliśmy dobry mecz i zagraliśmy skutecznie, czyli to, co chcieliśmy robić od początku. Powtórzę moje pytanie z przed tygodnia, z Głogowa czy Raków, zawsze będzie wygrywał akurat strzelając 3 bramki? Oby tak było. Cieszyłbym się. Chciałbym też uniknąć tych straconych bramek. Dzisiaj o jedną już mniej uniknęliśmy, czyli jest progres. Natomiast nie do końca jestem zadowolony ze straty tej bramki, bo ta bramka nie powinna paść w tym momencie. No ale cóż, trzeba się dzisiaj cieszyć, nie ma co narzekać. Wydaje się, że ta aklimatyzacja nowych piłkarzy przebiega coraz lepiej i chyba cieszą bramki nowych piłkarzy jak Karola Mątka czy Akwana Papikiana, które na pewno dadzą im dużo pewności siebie. Na pewno tak, zgadzam się w 100%, ale myślę, że kluczowe jest to zwycięstwo, że to nas zbuduje, tak jak już powiedziałem na konferencji, że wierzę, że z większą lekkością jeszcze będziemy grali, z większą płynnością, bo nie oszukujmy się, no bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać, a jak się bardzo chce, niekiedy trochę wkrada się nerwowości, natomiast trzeba oddać Bytowi, że to bardzo dobry zespół, tak jak powiedziałem, grający na dużym luzie, bo ma sporo punktów i mogą sobie na to w tej chwili pozwolić. Panie trenerze, wchodząc na stadion, widzimy serce, pewność, ambicja, charakter. Idziemy na trybuny, siadamy, widzimy to na boisku. Czy to już jest ten rytm Rakowa, który będzie prezentował w najpierwszej lidze? Chciałbym, żeby tak było. Wiadomo, że każdy mecz ma inną historię i inny przebieg. Natomiast te dwa mecze, no rzeczywiście zagraliśmy z takim, nie charakterem, ale taką mega, bym powiedział to, pozytywną desperacją w swojej grze. I te zwycięstwa po prostu w dużej części też wyszarpaliśmy, bo tak jak dzisiaj powiedziałem, dla mnie byliśmy mega zorganizowani, zdyscyplinowani i charakterni w tym meczu, w tych trudnych warunkach, bo to uważam dzisiaj było kluczem. Teraz dwa spotkania wyjazdowe, dalekie wyjazdy czekają na Was. Jak Pan myśli, czy zespół jest odpowiednio przygotowany kondycyjnie, aby te dwa, w zasadzie trzy mecze praktycznie w przeciągu tygodnia wytrzymać kondycyjnie? O to się nigdy nie martwiłem, bo zawsze tutaj chłopaki w tych trzymeczowych mikrocyklach tygodniowych wyglądali dobrze i wierzę, że tak będzie teraz, natomiast no nie jestem w stanie przewidzieć, co się zdarzy. Widzimy, że są dobrze przygotowani, znieśli trudy spotkania w bardzo ciężkich warunkach, w bardzo dużym tempie, bo cały czas graliśmy aktywnie, agresywnie do przodu. Na pewno ten mecz nas kosztował, więc musimy się dobrze zregenerować, aby z tego wyjazdu przywieźć maksa. Gdyby tak się stało, to bylibyśmy mega szczęśliwi. Tego życzymy, a dzisiaj gratuluję zwycięstwa. Wszystkiego dobrego i powodzenia.